Odkrycie dokonane na targu staroci spowodowało, że wielu jeży się włos na głowie. Echem wciąż wraca okrutna historia, nie pozwalając zapomnieć o rzeczach, jakie ludzie wzajemnie sobie wyrządzali. Zakup, którego dokonał niczego nieświadomy mężczyzna, to dowód, że nieraz niepozorne przedmioty kryją za sobą niesamowite historie. Odkrycie kolekcjonera dotyczy nietypowego albumu na zdjęcia. Przykuł on uwagę mężczyzny i niewiele myśląc postanowił go kupić, następnie wraz z innymi zdobyczami schował do szafy i na jakiś czas o nim zapomniał. Po pewnym czasie wrócił do swojego skarbu i bardziej się mu przyjrzał, a jego ustalenia wzbudziły niepokój. Bogato zdobiona, skórzana okładka. Odkrycie dokonane przez kolekcjonera podczas większej obserwacji swojego zakupu wprawiło go w osłupienie. Okładka była pięknie zdobiona i wszystko wskazywało, iż wykonana jest ze skóry. Pod lupą jednak na jawę wyszło, że obwoluta posiada włoski oraz tatuaże. Nic więc dziwnego, że niezmiernie zdziwiło to właściciela niezwykłego albumu. Postanowił on zgłębić temat i zaczął szukać informacji w internecie, gdyż oczywistym jest, że skóra wykorzystywana do wyrobów albumów nie posiadała skaz oraz była dokładnie oczyszczana. Odkrycie, jakiego dokonał dzięki dostępnym wiadomościom, wprawiło go w osłupienie. Według ustaleń wynikało, że zakupiony przez niego przedmiot oprawiony jest w ludzką skórę, a trop prowadzi wprost do nazistów i stworzonych przez nich obozów koncentracyjnych. Przerażony mężczyzna zabrał swój skarb wprost do Muzeum Auschwitz-Birkenau, szukając potwierdzenia niewiarygodnego odkrycia. Dzisiaj grzeje, 1. Będzie skandal? Polsat wydał nagłe wyjaśnienia w sprawie śmierci Królikowskiego, widzowie mogą się wściec. 2. Ginekolog zdradza najczęstszy błąd swoich pacjentek. Rzadko która kobieta zwraca na niego uwagę. Najprawdopodobniej album jest dziełem słynnej esesmanki. Specjaliści przyjrzeli się dostarczonemu skarbowi, stwierdzili, że album wytworzony został najprawdopodobniej w nazistowskim obozie w Buchenwaldzie, a jej autorką jest znana ze swego zamiłowania do ludzkiej skóry Ilse Koch. Odkrycie to mrozi krew w żyłach, a postać esesmanki wydaje się tak okrutna, że aż nierealna. Kobieta wyłapywała w tłumie osoby z interesującymi w jej mniemaniu tatuażami. Dodatkowo zafascynowała była rzeczami, w których wykorzystać można było skórę, a tę ludzką uważała za najlepszy materiał. I tak właśnie na jej prośby powstawały torebki, rękawiczki czy właśnie oprawy książek. Włos jeży się na głowie na samą myśl o tej okrutnej kobiecie, która za nic miała życie innych. Czyżby album znaleziony na pchlim targu także był dziełem nazistki miłującej się w naturalnych materiałach, do której przyległ opis wiedźma z Buchenwaldu? Co ciekawe, pomimo wielu świadectw świadczących na jej niekorzyść oraz licznych dowodów na udział Ilse Koch w masowym ludobójstwie, została ona uniewinniona w trakcie procesu norymberskiego. Ilse zmarła w Niemczech w 1967 roku.
Źródło: Mareplach/Muzeum Auschwitz-Birkenau. Źródło: Mareplach/Muzeum Auschwitz-Birkenau. Najlepsze newsy dnia. Źródło: Fakt. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.